Oskarżony, proszę wstać. Jestem głęboko zawstydzony tym, co muszę dziś zrobić, jednak w wyniku przypadkowego skażenia próbki DNA i próbki krwi zmuszony jestem oddalić zarzuty. Oskarżony jest wolny. W rolach głównych. Pociąg skazańców. W pozostałych rolach. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Proszę spocząć. Ma pan za sobą kolejne pół roku. Czy jest pan gotów wyjść na wolność i stać się częścią społeczeństwa? Jestem. Czy widzi pan potworność zbrodni, jakiej pan się dopuścił? Wiem, że zabiłem człowieka. Został pan zresocjalizowany? To nie było konieczne. Nie zasłużył na to, żeby żyć. Mam dość powtarzania tej farsy co pół roku. Niech pan podpisze oświadczenie, wyrazi skruchę, wyzna, że stał się innym człowiekiem, a szanse na zwolnienie warunkowe znacznie wzrosną. Z całym szacunkiem, ale honor to jedyne, co mi zostało na tym świecie i nie pozwolę go sobie odebrać. Rozumiem. Kolacja. No podejdź po tacę. Dobra, jak chcesz, zjem za ciebie. Next time,
Hej, Lou, nic z tego? Nic z tego. Przykro mi to słyszeć. Myślałem, że tym razem ci się uda. Cholera. Skoro ciebie nie chcą wypuścić, to ja będę kiblował do 200 lat życia. Znasz zasady. Powiedz, co chcą usłyszeć, a wejdziesz raz, dwa? Nie wkurzaj się, ale naprawdę cieszę się za każdym razem, gdy wracasz. Zakochałeś się? Paru przystojniaków będzie zawiedzionych? Daruj sobie. Czarny brat okazuje ci sympatię i co dostaje? Gówno. Cieszę się, że jesteś moim sąsiadem, a nie na przykład Hector. Od razu poczułem się lepiej. Hector, a niech cię. Siadaj, Hector. Podpisz to. Przeniesiemy cię do nowiutkiego domu. Cieszysz się? Prawdę mówiąc, skarbie, to mam to gdzieś. Podpisz to. Nie ma to jak w domu. Nie powiem, że mi żal, że odjeżdżasz. Wszystko gra? Daj mi szlugi, Charlie. Panie starszy, tu obowiązuje kolejka. Słucham? Mam gdzieś, kim byłeś na wolności. Tu jesteś tylko oszustem. Więc zabieraj dupsko na koniec kolejki. Co by nie powiedzieć, mamy tu demokrację. Może zagłosujmy. Kto jest z panów przeciwny mojemu wpychaniu się przed kolejkę? Nie ja. No widzisz, na tym polega demokracja. Uczyli cię tego na Harvardzie, prawda? Dziękuję. Uważaj! Dawaj gnojowi! Ile odsiadujesz? 14, 15? Coś koło tego. Ile masz za sobą? 12. Co ci odbiło? Mogłeś wyjść 3 lata temu. Chyba nie myślisz. Widocznie brak mi sprytu. Nie sądzę. Jesteś zbyt charakterny. Podoba mi się to. Naucz się łączyć rozum z honorem.
Daj mi zapałki. I powiedz naczelnikowi, że chcę z nim pogadać. Dzięki. Życie to jeden wielki kompromis. Tylko mądrale tacy jak my wiedzą, jak to wykorzystać. Będę pamiętał o tym, gdy znów będę potrzebował zapałek. Wysłuchaj mnie. Narażałeś się, by mnie chronić i jestem twoim dłużnikiem. Pod celą bycie moim wierzycielem to wielka sprawa. Oskarżony, proszę wstać. Jestem zmuszony oddalić zarzuty. Z powodu rażących błędów proceduralnych. Niestety, skażone próbki DNA i krwi. Hej! Rozumiem pańską nienawiść w stosunku do człowieka oskarżonego o zamordowanie pańskiej żony i córki, jednak musimy przestrzegać prawa i uznawać sprawiedliwość. Za dokonanie zemsty na własną rękę skazuję pana na 15 lat w więzieniu stanowym. Co mogę dla ciebie zrobić? Chodzi o ten transfer. Tak? Nie chcę przeniesienia. Odsiedziałem tu większą część wyroku. Myślisz, że twoje zdanie się liczy? Zdążyłem się przyzwyczaić. Znam tu zwyczaje, potrafię unikać kłopotów. Tak jak wczoraj? Mówi się, że Redwood to więzienie specjalne, wyłącznie dla morderców. Z tego, co wiem, to jesteś mordercą. Jest zasadnicza różnica. Słuchaj, Sinclair, zostajesz przeniesiony do Redwood. Decyzję podjęto na znacznie wyższym szczeblu. A zresztą mam dziwne przeczucie, że spodoba ci się tam. Nie wychylaj się, a wszystko będzie dobrze. Daj, pomogę ci. Dam sobie radę. Mama będzie czekała na dworcu. Zadzwoń, jak tylko dojedziesz. Dam ci trochę drobnych na obiad. $5? Umrę z głodu. Masz jeszcze 5. Dzięki, siostrzyczko. Nie ma za co. Pomóc ci z tym skarbie?
Uważaj. Mam iloraz inteligencji 133 i zielony pas w taekwondo. Potrafię się zająć swoim bagażem, nie uważa pan? Ale mądrala. To pani córka? Siostra. Szczęścia raz pani. Bądź grzeczna, dobrze? Zastępuję Andiego. Zazwyczaj jeżdżę na linii 1-7 Joe Manetti. Miło mi, Sylvie Clark. Przechowaj mi to, dobrze? Twoje rzeczy? Mam w niej kolekcję pociągów zabawek. Jest tam wagon restauracyjny, salonka, a nawet parowóz. No wiesz. Nie zgadłabym, gdybyś nie wydał z siebie tego dźwięku. Chcesz, żebym to powtórzył? Nie musisz. Witam. Jak się masz? Proszę mi przedstawić naszych pasażerów. To jest Tony Zima. Morderstwo z premedytacją. Zabił żonę i panienkę, z którą się pieprzyła. Odsiaduje do żywocia. Luke Sinclair. Facet zabił jego żonę i córkę, a Luke rozprawił się z nim na schodach sądu. Zrobiłbym to samo. To dziwny facet, ale nie sprawia kłopotów. A to jest Hector, dyrektor Miller. 6 lat temu zamordował 11 osób. Wciąż odgrywa sceny z horrorów. Posługuje się cytatami z filmów. Słyszałem o numerze, jaki wywinął, gdy był przewożony. Udał, że ma atak serca. A kiedy weszła pielęgniarka, odgryzł jej język. To Kelly, ekspert od broni i materiałów wybuchowych. Skonstruował bombę z cynfolii i nawozu sztucznego. Zabił 14 osób w firmie wynajmu samochodów. Podobno był niezadowolony z obsługi. Najwidoczniej. A, tego znam. Lorenzo Michelli, jeden z największych mafijnych bossów na zachodnim wybrzeżu. Skazany na 300 lat, już tylko 92. Moim zdaniem powinni być przewożeni samolotem. Od kiedy samolot pełen więźniów rozbił się nad Vegas, FAA nie chce mieć z nami nic wspólnego. To jest super nowoczesny wagon do przewozu więźniów. Pasażerowie nie będą wiedzieli, że tam jesteście. Zająłeś mi miejsce. Co? Potrzebujemy większej łodzi. Wynoś się. Odbiło ci? Wstawaj. Mówiono mi, że nie sprawiasz kłopotów. Śmiem wątpić. Uwaga! Nie chcę słyszeć choćby piśnięcia. Chyba, że umieracie lub bolą was zęby. Wpadłeś mu w oko. Poproszę coś do picia. Nie zacząłem jeszcze pracy, ale może zrobię wyjątek. Poproszę piwo. Krajowe czy importowane? Krajowe, proszę. Służę uprzejmie. Piwo imbirowe, mój ulubiony gatunek. Jestem Zoe, jak masz na imię? Alex Hidden. Podróżuję całkiem sam. Gdzie siedzisz? Wpadnę później, może pogramy w karty. Gram wyłącznie na pieniądze. Ja też. Opłaciłam college dzięki grze w oczko. Witaj, skarbie, szkocką z lodem. Przykro mi, zacznę podawać dopiero, gdy pociąg ruszy. A mała coś pije. Grzecznie poprosiła. Przepraszam. Czy mogę najuprzejmiej poprosić whisky z lodem, droga pani barmanko na kółkach? Pociąg już za chwilę rusza. Dobrze, zaczekam. Bilety do kontroli.
Musiałem zostawić w przedziale. Później panu przyniosę, jasne. A ty, panienko, bilecik proszę. Ten mężczyzna miał broń, tak? Może to korkowiec albo pistolet na wodę? Mówię poważnie. A może jest policjantem? Sprawdzę to. Wracaj na miejsce, zobaczymy się później. Przepraszam. Excuse me. Muszę skorzystać z toalety. Tak szybko? Jedziemy już kawał czasu. I strasznie trzęsie. Zaprowadź go. Mogę poprosić jedną super gorącą kawę? Pamiętasz dziewczynkę, która tu była? Twierdzi, że jeden z pasażerów ma broń. Ten bez biletu. To Glina. Właśnie z nim rozmawiałem. Mogę prosić swoją torbę? Świetnie. Jestem przewrażliwiona. Ciuchcia. Proszę. Mowy nie ma. A jak mam się podetrzeć? Improwizuj. Ostrożnie, gorąca kawa. Mam cię. I co z tym gangsterem ze spluwą? Oglądasz za dużo filmów. To policjant. Nie wygląda mi na Glinę. W co gramy? W pokera.
Rodzisz tam? Już wychodzę. Przepraszam, wstęp wzbroniony. Ktoś polecił mi przynieść panu kawę. Nie zamawiałem kawy. No ale, skoro ty stawiasz... No szybciej! No dobra, Enzo, podciągaj gacie, wchodzę. Uwielbiam zapach napalmu z rana. Tak pachnie zwycięstwo. Spokojnie. Drzwi zamknięte. Nie przejmuj się. Tym otworzysz wszystkie zamki. Daj mi broń. Ritz, na dach. Joe, zbadaj sytuację. Nie mogę w to uwierzyć. Udało się. Poczekaj z balangą, aż wysiądziemy z pociągu. Trzymaj. Dziękuję, nic mi nie jest. Zadałem sobie wiele trudu, żeby nas stąd wyciągnąć. Olewasz naszą przyjaźń? Nie, stary, a skąd? Jesteś z nami lub przeciw nam? Widzisz go? Był przeciw. Spokojnie, mały. Nie mam ci tego za złe. No dalej. Zrób mi dobrze. Zostaw. Musimy się przebrać.
Czy jest tu telefon lub radio? Tu nie wolno wchodzić. Odpowiedz. W lokomotywie mają radiotelefon. I gdybym nie wrócił, zadzwoń na policję. Przeraża mnie pan. W pociągu jest 6 skazańców z więzienia Santa Ana. Właśnie zabili 4 moich zastępców i szukają mnie. Musisz zadzwonić na policję. Żartujesz. Zrób to. Dokąd idziesz? Przejmę kontrolę nad pociągiem, zanim oni to zrobią. Za niecałą godzinę opuścimy ten pociąg i przesiądziemy się do helikoptera. Gdy pociąg dotrze do San Diego, nie będzie po nas śladu. Niczego nie będą podejrzewać. Jasne? Kapiści? To dobrze. Pozbądźmy się ciał. Biuro szeryfa. Proszę posłuchać. Niebezpieczni więźniowie uwolnili się. Proszę chwilę zaczekać. Nie rób tego. Zabić człowieka to straszna rzecz. Zabierasz mu wszystko, co ma i kiedykolwiek mieć będzie. Biuro szeryfa. Proszę zaczekać. Nie każ mi czekać, cholera. Odebrałem dziwny telefon z okręgu Brownfield. Gada coś o zakładnikach na drugiej linii. Tu szeryf. Proszę mnie posłuchać. Nazywam się Zoe Clark. Jestem barmanką w pociągu linii West Rail do San Diego. Groźni przestępcy są na wolności. Chwileczkę, wolniej, Zoe. Pan mnie nie słucha. Nazywam się nie Zoe i nie mogę mówić wolniej. Przepraszam. Czego? Zamknij się, palant. Naczelnik Kramer. Zastępca szeryfa Matt Brennan. Mamy kryzysową sytuację. Pańscy więźniowie przejęli pociąg. Mają zakładników. Jasna cholera. You're doing just great, Zoe.
Dobra robota, Zoe. Wiem, że to jest trudne, ale zachowuj się naturalnie. Zaczekaj. Co jest? Naczelnik Kramer, więzienie stanowe Lancaster, trzecia linia. Zachowuj się normalnie. Zadzwoń do mnie za 15 minut. Coś ty za jeden, nie masz prawa tu być. Słuchaj, eskortowałem więźniów, właśnie się uwolnili i zdobyli broń. Jedź i nie gadaj. Miałem ich u siebie przez parę lat, znam ich lepiej niż ktokolwiek. Wyślę kogoś po pana. W tym czasie proszę przefaksować nam zdjęcia, akta, wszystko, co się może przydać. Szlak by trafił. Zawiadom policję stanową. Zajmie się tym ruchoma jednostka. Żeby mogli śledzić ten pociąg. Bezpośrednie połączenie z Zoe i linią kolejową. Gdzie jest radio? Jednostronne połączenie z kolejowym centrum kontroli. Są na nasłuchu przez dobę. Musi wystarczyć. Tu funkcjonariusz Ralph Hanna. Mamy sytuację alarmową. Czy ktoś mnie słyszy? Czy to na pewno działa? Łączyłem się godzinę temu, niech pan próbuje. Na pewno w końcu się uda. Halo, mówi Ralph Hanna z więzienia Redwood. Sytuacja krytyczna. Groźni przestępcy są na wolności i mają broń. Odbiór. Ten Glinas zamknął się w lokomotywie. Nie mogę tam wyjść. Houston, mamy problem. Gdzie jest Joe? Nie wiem. Cholera, to się nie może dobrze skończyć. Trzeba odbić lokomotywę i zająć się pasażerami. Niech się nie plączą pod nogami. Potem zajmiemy się tym strażnikiem. Idziemy. Spoko, brachu. Enzo to stuwa. Pomyśl, za godzinkę będziemy wolni. Znam takie małe miasteczko w Meksyku. Piękna plaża, seniority i piwo. W tego chłopca wstąpił demon. Zgadzasz się, ojcze Jerez? Mamy kogoś z linii kolejowej. Nazywa się Ethan Tate. Panie Tate, mamy poważną sytuację. Sytuację? Wasz pociąg jadący do San Diego został zajęty przez grupę więźniów. Bardzo zabawne. Na przyszłość nie mieszaj prochów z grzybkami, stary. To nie są żarty. Co? Mówisz poważnie? Jak cholera. Może pan namierzyć ten pociąg? Teoretycznie tak, bo pracuję tu tylko w czasie wakacji. Czytałem podręcznik i to dwa razy. To cholernie nudna praca. Nie dzisiaj. Masz mi namierzyć ten pociąg. Robi się. Mam. Prędkość, położenie, co tylko pan zechce. Uważaj. Musisz połączyć się z kierownikiem pociągu, powiadomić go o sytuacji i powiedzieć, że pomoc jest w drodze. Szkoda, że nie wziąłem tej pracy w sklepie muzycznym. Dzwoń do biura szeryfa federalnego. Minie trochę czasu, zanim tu dotrze, więc bierzmy ster w swoje ręce. Czy w tym pociągu jest broń? Ja tylko prowadzę pociąg, nic nie wiem o broni. A może rakietnica, pistolet na flary? Tak, jest taka spluwa w szafce na sprzęt. W pierwszym wagonie pasażerskim. Proszę wszystkich o uwagę. Tu szeryf federalny Jacobs. Wydarzył się drobny wypadek i dlatego proszę wszystkich o przejście na tył pociągu. Zajmą się państwem moi zastępcy. Proszę się nie niepokoić, nic państwu nie grozi. Zaprowadzą państwa na tył pociągu, gdzie otrzymają państwo dalsze informacje. Proszę poruszać się szybko, chodzi o wasze bezpieczeństwo. Panie i panowie, proszę przejść na tył pociągu. Bardzo dziękuję. Chodźcie wszyscy. Chodź, kochanie. Połącz się ze stacją. Zamknij drzwi i nikomu nie otwieraj, rozumiesz?
Co za bajzel. Przepraszamy za kłopot. Proszę przejść na tył pociągu. Dziękuję państwu. Połączył się pan z kimś? Nikt się nie zgłasza, ale wciąż próbuje. Musimy założyć, że przejęli kontrolę nad całym składem. Nasza jedyna nadzieja to Zoe. Bardzo ładnie. Przechodzić. Dziękuję, skarbie. Ostrożnie, proszę patrzeć pod nogi. Proszę natychmiast przejść na tył pociągu. Dziękuję. Przechodzimy. Przepraszam, szeryfie. Nie wiem, jak te kmioty, ale ja chciałbym wiedzieć, co się tu dzieje. Mam dobry pomysł. Jeśli pójdzie pan z resztą pasażerów, każę panu podać drinka na koszt firmy. Jednego? Ile? Ile tylko pan zechce. Teraz pan mówisz jak człowiek. Umiem z takimi postępować. No chodź. Teren czysty? Tak. Sprawdzałeś za barem? Wszystko gra? Tak. Sprawdzałeś stracze? Tak. Dobra, ja idę naprzód. Przeszukaj dokładnie restauracyjny. Rzuć torbę i ręce na głowę. Rzuć, mówię! Cholera. Tylko nie on. Szeryfie Jacobs, podnieś interkom. Wysadziłem drzwi. Wpadły do środka, niestety z kawałkiem głowy maszynisty. Na szczęście wybuch zabił tego strażnika. Umiesz prowadzić pociąg? A skąd? Dla twojego dobra mam nadzieję, że się szybko uczysz. Musimy spróbować zatrzymać ten pociąg. Zoe? Mamy kolejny problem. Więźniowie przebrali się za gliny i zabrali wszystkich pasażerów na tył pociągu. Jesteś w bezpiecznym miejscu? Jeden mnie widział, ale... Zaczekaj. Poszedł sobie. Schowaj się, musimy być w kontakcie. Mam cię, mała. Zoe!
Nic ci nie jest? Zoe! Patrzcie, kogo znalazłem za barem. Gawędziła sobie z policją. A mówiłeś, że sprawdziłeś za barem. Zgadza się. Może schowała się za szklankami. Może. No to zabawimy się, laleczko. Zostaw ją. Od kiedy tu jesteś szefem? Zaraz ci pokażę. Co? Co ty wyprawiasz? Zostawić was samych, a zachowujecie się jak gnoje na ulicy. Co tu się dzieje? Znalazłem ją za barem. Gadała z glinami przez komórkę. To prawda? Dobrze, dam ci szansę poprawić się. Zoe? To ja, Zoe. Zmartwiłem się, kiedy przerwałaś rozmowę. Ktoś wszedł, nie chciałem, żeby mnie przyłapali. Słyszałem, jak jeden z nich powiedział, że helikopter zabierze ich z przełęczy Donera. Muszę kończyć, zadzwonię później. Dobrze, uważaj na siebie, Zoe. Dobra robota. Właśnie uratowałaś życie. Mam kazać im wysłać zespół SWAT na przełęcz Donera? Jeszcze nie. Popatrz na mapę. Chcesz zastawić pułapkę przy przełęczy Donera? Gdybyś był więźniem i wiedziałbyś, że gliny czekają na ciebie przy przełęczy, które miejsce wybrałbyś, żeby wysiąść z pociągu? Tutaj, tuż za krzyżówką Turner. Tam się można dostać do przełęczy tylko helikopterem. Jeśli będziemy czekać przy przełęczy, oni wysiądą, znajdziemy się w kropce. Niech SWAT zastawi pułapkę przy przełęczy Donera. A my dokąd jedziemy? Do krzyżówki Turnera. Stawiam wszystko, że tam będą. Niech naczelnik spotka się tam z nami. To ja, Enzo. Weź mapę. Mam. Chcę, żebyś zaczął zwalniać jakieś 1,5 kilometra od krzyżówki Turnera. Zrobisz to? Widzisz ją? Jasne. Rozmawiałem ze stanowymi. Prześlą pomoc, ale na razie jesteśmy sami. Pociąg zatrzyma się gdzieś tutaj, więc proszę wziąć sobie karabin. Dzięki, że przyjęliście moją pomoc. Dalej pójdziemy pieszo. Tate. Pociąg zatrzyma się przy krzyżówce. Zostanę na telefonie. Jeśli zobaczysz, że pociąg zwalnia, natychmiast daj mi znać. Przygotuj papier i ołówek. Po co? Kiedy zobaczysz, że pociąg zwalnia, obliczysz, gdzie się dokładnie zatrzyma. Dobra, ale do czegoś się od razu przyznam. Miałem poprawkę z algebry. Hello? Uwaga wszyscy, mam nieprzyjemną wiadomość. Nie jesteśmy szeryfami federalnymi. Jesteśmy zbiegłymi więźniami i właśnie przejęliśmy kontrolę nad tym pociągiem. Proszę robić, co każemy, a może nikomu nie stanie się krzywda. Wstać i udać się na tył pociągu. Poskarżę się w agencji podróży. Szeryfie, zwalniają w tempie 16 km co 20 sekund. Jeśli odległość to x, to trzeba pomnożyć przez 16 i podzielić przez
0,5 nie. To wyjdzie w procentach. Anthony, nie pomaga mi pan. Mam. Yes! Tak, obliczyłem. A powiesz mi, czy nie? Tak. Jeśli pociąg będzie zwalniał w tym tempie, zatrzyma się dokładnie 90 metrów za skrzyżowaniem z Lincroft Road. To znaczy, tak sądzę. Sądzisz? No, sądzę, że na pewno. Lincroft Road. To kilometr na południe. Jedziemy. Szybciej. Daj tu tego mądrale. Dlaczego ja? A co z tą laską? Zadajesz za dużo pytań. Ruszaj się. Weźmiesz te dwie. Nie pozwolisz, żeby nas skrzywdzili, prawda? Zamknij się i rób, co każą, paniusiu. Dla pani informacji, umieściliśmy bombę przy drzwiach wejściowych. Samą porę. Wychodzić. Jeśli nie będzie niespodzianek, uwolnię was, kiedy helikopter wyląduje. W razie jakichś problemów, zabij tę gówniarę. Zobaczą, że nie żartujemy. Z wielką przyjemnością. Do wszystkich jednostek, czekajcie, aż podejrzani wsiądą do śmigłowca. Nie starczy miejsca dla zakładników, więc kiedy wystartują, zdejmijcie pilota i zmuście ich do lądowania. Odbiór. Wystarczy. Uwolnimy zakładników oprócz naczelnika. Lecimy do Meksyku. Ale powiedziałeś, zamknij się. Chodź tu, skarbie. Problem.
Siadaj. Uwolnisz mnie teraz? Przestań zadawać ciągle głupie pytania. Mieliście nie strzelać bez rozkazu. To był czysty strzał, cholera, nie wiem jak spudłowałem. Ten czysty strzał kosztował życie dwóch policjantów, nie wspominając o zakładniku. Nie mam nad nim kontroli. Uszkodzona hydraulika. Mam to gdzieś. Posadź mnie na tym pociągu. Niżej. Niżej. No w dół. Siadaj. Załatw tego na dachu i odszukaj Sinclaira. Zabij go. Zaraz wracam. Dokąd idziesz? Sprawdzę, czy nie wsiedli do pociągu. Nie zostawiaj nas samych. Wrócę za 5 minut. Obiecujesz? Chcę tylko wrócić do domu. Wiem, kochanie, ja też. Boisz się? Tak, trochę. Ale obiecuję, że już niedługo zobaczysz mamę. Zostaw nas w spokoju. Do mnie mówisz? Do mnie mówisz? Jasne, że do ciebie. Przecież nie ma tam nikogo innego. Stój!
Phil, posłuchaj mnie. Nie, nie wrócę do więzienia. Zostań w pociągu, przynajmniej nikt cię nie zabije. Jeśli mnie zabijesz, trafisz na krzesło. Nie ma dwóch zdań. Pomóż mi. Załatw sobie przedterminowe zwolnienie. Tak, chciałbym zobaczyć Meksyk. Daj spokój. Czasami trzeba się zdecydować. Cholerne życie. Wejdź na górę. Powoli. Bo będę cię musiał zastrzelić. Ja nie jestem z nimi. Jasne. Tu szeryf, jak mnie słyszysz? Słyszę pana. Zabiłem dwóch więźniów, trzeci wyskoczył z pociągu. Zawiadam lokalną policję. Niech go szukają, ja idę do lokomotywy. Zoe? Yeah. Tak. Jestem Wes. Wes, I'm kissing you. Zasłużyłeś na budziaka. Tak się cieszę, że cię widzę. W porządku, skarbie? All right, Matt. Matt? Tak, Wes. Matt. Lokomotywa w porządku. Trzymają zakładników w wagonie więziennym. Skazani chyba nie wiedzą, że jestem w pociągu. Spróbuję odłączyć wagon więzienny od reszty składu. Zrozumiałeś? Nie mogą przejąć kontroli nad maszynownią. Dam ci to. Jeśli ktoś tu wejdzie, wystarczy pociągnąć za spust, aż zabraknie ci kul. Wracam za 5 minut. Czy więźniowie nie mówili, że mają tam bombę? Myślisz, że będą czekali na nas? Skąd? Stąd do San Diego nie ma już planowych postojów. Poszukaj. Nie widzisz? Poszukaj uważnie. Gdzie jest Wes? Kim u licha jest Wes?
Niedobrze. Wes! Wes! Wes, do you read me? Słyszysz mnie? So this must be Wes. Siemasz, Wes. Witaj, skarbie. Welcome back. Wes, this is Baker. Do you Baker. Odezwij się, Wes. Słyszysz mnie? Now what? I co teraz? Chodźmy szybciej. Niech to. Tate. Musisz zmienić tor pociągu. Co ty gadasz? Co tam się dzieje? Nieważne. Skieruj go w jakiś odludny rejon. Czy możesz to zrobić? Oddzwonię za chwilę. Było. Zmiana toru. Cześć, mała. Nie cieszysz się, że mnie widzisz? Nie. No chodź tu, gówniaro. Ten pociąg jedzie do San Diego, tak? Mnie pytasz? Muszę zmienić tor dwukrotnie. Najpierw przestawię go na tor do Los Angeles. Zwariowałeś? Nie. Kiedy już się znajdzie na tej trasie, mogę go skierować do Bartfield. To opuszczona stacja. Dobra, stary, jesteś ekspertem. Skoro tak, to jesteśmy ugotowani. Dobra, przestawiłem go na tor do Los Angeles. Musisz go skierować do Bartfield tak szybko, jak się da. To się rozumie. Zobacz, kogo znalazłem. Szczęśliwa rodzinka. Jeśli chcecie żyć, róbcie to, co każe. To Baker. Złe wieści. Coś się stało. Mechanizm przestawczy nie działa. Co to oznacza? Według podręcznika coś wyjątkowo złego. Jakiś wybuch wrócił pociąg na tor. Cholera. Za ile obierze ten kurs na Los Angeles? Za 9 minut. Lepszy był ten sklep muzyczny. Wracam za 5 minut. Nie ruszaj się stąd. Come on, this way.
I co teraz? Przeniesiemy zakładników do przednich wagonów. Parę kilometrów przed San Diego odczepimy ostatnie wagony i zostaniemy w nich. Każdy glina z tego stanu czeka na nas na dworcu, tyle że się nie doczeka. Lustereczko, powiedz przecie. Wiedziałam, że wrócisz. Chodź, musisz pomóc. Musimy oddzielić ten wagon od lokomotywy. Najlepiej zrobić to za pierwszym wagonem pasażerskim. Tylko nie mów, że wrócisz za 5 minut. Zaufaj mi, tu będziesz bezpieczniejsza. Ci mężczyźni. Pośpiesz się, pociąg rozniesie tę stację za 5 minut. Telefony Union Station są zablokowane. Policja LA jest w drodze. Chyba się nie wyrobią, więc dodawaj gazu. Dobrze, że mnie tu nie będzie, kiedy to pieprznie. Zaczekaj tu. Sinclair! Co ty wyprawiasz? Nie znoszę broni. Rzepka kolanowa to najgorsze miejsce, w które można zostać postrzelonym. Żaden problem. Tu jestem. Ależ jesteś głupi. Przez tych zakładników skazałeś nas na pewną śmierć. Zastrzel mnie. Nie mam broni. Na pewno mnie trafisz, ale pomóż mi zatrzymać pociąg. To nasza jedyna szansa. Sprawiłeś mi mnóstwo kłopotów, ale chyba pozwolę ci żyć. Trzeba było mnie zostawić w spokoju. Nie bylibyśmy tu teraz. Zamknij się. Myślałem, że jesteś mądrzejszy. Wyświadcz mi przysługę. Zabij tego sukinsyna. Z przyjemnością. Zabij go, Enzo. Nie, przestań!
Cholera, wynośmy się. Jasna cholera. Sprawdź pociąg, ja sprawdzę dworzec. Prześlijcie wszystkie jednostki. Pociąg wjechał na stację. Zamknij się. Posunąłeś się za daleko. Taki z ciebie moralista. Powiedziałeś, że pójdzie gładko. Nikomu nie stanie się krzywda, że nie będzie zabity. Pociąg do San Diego i Tijuana odejdzie z toru czwartego. Słyszałeś? Wsiądziemy do tego pociągu, a ty przymkniesz oko. Za późno. Uwolnij dziewczynę. Przymkniesz oko. Nie tym razem. Puść dziewczynę. Nie masz dość odwagi. Może tak, a może nie. Weź ją sobie. Nigdy się nie nauczysz. Nie rób tego. Przestań. Daj mi broń. Będziesz taki sam jak on. Panie Sinclair, czy żałuje pan przestępstw, których się pan dopuścił? Żałuję jedynie, że nie zdołałem ochronić swojej rodziny.
Przez minionych 8 lat, co pół roku udziela mi pan tej samej odpowiedzi, wiedząc, że przez to nie może pan uzyskać przedterminowego zwolnienia. Dlaczego? To prawda. W świetle ostatnich wydarzeń oraz dzięki osobistej rekomendacji gubernatora, i tak wyrażę swoją zgodę. Życzę panu, by odnalazł pan spokój umysłu. Miałem zamiar złapać autobus. Byłam ci to winna. Muszę cię o to zapytać. Wyskoczyłeś z pociągu. Dlaczego później wróciłeś? Kiedyś już kogoś zawiodłem. Nie chcę, by to się powtórzyło. Dokąd teraz pójdziesz? Nie wiem. Ale na pewno nie wsiądę do żadnego pociągu. Wskakuj. Wystąpili
Since I've seen the light of your sweet.